sytuację dla Lecha. Murawski! 3-0! To był wyrok! Rafał Murawski nie mógł zmarnować takiej szansy. Mogło mu się nie udać rzutu wolnego. Może był nieskoncentrowany, ale teraz piłka wyłożona idealnie. Błąd Górnika Zabrze, który za chwileczkę pokażemy raz jeszcze. No i jest 3-0. 68 minuta. Największy błąd polega Zabrza na bierności, no, zwłaszcza w defensywie. Jakbyśmy tą sytuację od początku obejrzeli, jak oni byli cofnięci i co w tej strefie robili, czyli nic, to nie bylibyśmy zdziwieni. Naprawdę bierność duża. No tu widzimy próba wyprowadzenia, strata może się zdarzyć. No idealne uderzenie. No bramkarz pewnie mógł to jakoś lepiej interweniować, ale jak widzimy, to była bomba. To było potężne uderzenie z 16 metra i idealnie trafiona piłka przez Murawskiego. 3-0. Także